Cześć, tato. Przyszłam w odwiedziny. Wpuścisz nas? Dzień dobry, Jarek. No jak ci mam odpowiedzieć? Tyle czasu cię nie było. No i stara bieda i tyle. Sama widzisz. Chciałam się pożegnać. Wyjeżdżam za parę dni do Warszawy. A po co? Szukać pracy. Sama czy z kawalerami? Z Jarkiem. Pewnie najlepiej do Honolulu. Ale dlaczego tutaj nie szukasz? Znowu wrócisz. Bez grosza. Nie wrócę. Uda nam się na pewno. O, skąd ty to możesz wiedzieć? A dlaczego nie wyjeździesz z Rysiem? Przecież zawsze z nim chodziłaś. Bo Jarek jest moim mężem. Widziałaś ją? A? Od kiedy? Od 6 miesięcy. Kościelny? Nie, cywilny. Już się przestraszyłam. Taki to się nie liczy. Równie dobrze Rysiu może być twoim mężem. No i co ty, Rysiu, na to? To jest jej decyzja. Nie wiem, co ja mogę zrobić. No ale mogłaś nas zawiadomić, nie? No wiem, przepraszam. A tak się różnie układało. Teraz jest lepiej. Jarkowi udało się doprowadzić do tego... Tam bawisz się nimi jak zabawkami. Raz ten, raz tamten. Pewnie są już całkiem skołowani. Co, chłopcy? Mamo, możesz mnie posłuchać? Smakuje wam herbata? Przyniosę ciastek, musicie być głodni. Mamo, siadaj! Siadaj i posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Jarek sprzedał dom w Wolimierzu. Pieniędzy starczy nam na rok. Uda nam się. Już nigdy tu nie wrócę. I co? Na co liczysz? Że kupię ci kwiaty? Czy co? Mogłabyś chociaż raz do końca mnie wysłuchać? A tam dobrze wiem, co usłyszę i wiem, jak się to wszystko skończy. Mamo, wracaj tutaj! Nie, no ja się chyba zabiję. No trochę nas zaskoczyłaś tą wiadomością o ślubie. To już telegramu nie mogłeś wysłać, prawda? Czy ty sobie żartujesz? Nie pamiętasz, jak było między nami? Nie miałam ochoty tutaj wracać. No Aga, ty nie możesz tak na spokojnie. Słuchajcie, siądźcie, zaraz zapalę telewizor. Jest niedziela, na pewno coś ciekawego jest. Godzinka jest, druga, w sam raz na familiadę, no. Daj spokój z tą familiadą. Ale gdzie jest mój pilot? Nie wiem. Częstujcie się. Masz. Czy ty zwariowałaś? Nie, to nie. Możesz mnie posłuchać? Dlaczego mam słuchać? Czy myślisz, że nie pamiętam, jak było do tej pory? Jak cię Rysiek odbierał po każdym twoim wyskoku? Rysiu, znowu chcę być twoją dziewczyną. Zabierz mnie stąd, proszę. Nie pamiętasz, jak czołgałaś się do niego na klęczkach? Teraz znowu się to powtórzy. A dokąd cię teraz Rysiu zabierze? Dokąd, skoro nie ma domu? Chłopak miał złote serce. Złote serce i żelazne nerwy. Ale wszystko jest na wyczerpaniu. Cierpliwość Rysia też się widać skończyła. A ty co? Myślisz, że będzie ci z nią ciągle z górki? Nie znasz jej. Dziewczyna napsuła nam krwi. Proszę tak nie mówić. Bo co, takie powodzenie masz? Bo dom sprzedałeś, tak? No wielkie mi powodzenie. Zamknijcie się wreszcie! No czemu nie jesz ciastek? Co? Nie ruszyłaś jeszcze żadnego. Kompletnie ci odbiło? Grymasy. Co?
Zawsze grymasiłaś. Jak ty mogłeś z nią wytrzymać? Nie dziwię się, że nie wytrzymałeś. Nie jem ich, bo są stare i twarde. Nie kłam. Wcale nie są twarde. Niedawno je kupiłam. Są. Są stare, twarde i przeterminowane. Nieprawda. Jak ci się nie podobają, to nie będziesz ich żarła. Ani teraz, ani nigdy. I nigdy nic nie dostaniesz, choćbyś zdechła z głodu. Ty kurwo, ty! Ty biedna, stara kurwo! Przyszłam tu, żeby ci powiedzieć, że już nigdy nie wrócę, słyszysz? Zaczekam, aż zdechniecie, może dopiero wtedy. Żeby sprzedać to, co po was zostanie, ale nigdy wcześniej, rozumiesz? Nigdy wcześniej!